Dzień dobry Polsku, to Hotel Mafia 3. Dokładnie tak, dziś jest mój dzień wyjazdu, jest 10:00, wstałem z pół godziny temu, umieram, ale wczoraj mi przyszła bluza. Jest ona mega dobra jakościowo, różowa, ma zarąbisty znaczek. Z tyłu ma koordynaty oraz napis Hotel Mafia 3 i napis 2023, tylko po arabsku albo rzymsku, nie wiem. Naprawdę bluza jest zarąbista, opłacało się kupić naprawdę, a tu przy mnie jest Box Deluxe. Czekałem na to naprawdę bardzo długo. Jestem idiotą, bo spakowałem nożyczki. Nie ma co się ma, to się ma coś, co się nie ma. Widzieliście kiedyś typa otwierający paczkę łyżką? Czy nie to wasz pierwszy przypadek? To ja. Boże, SBM jaką ma mocną taśmę. O Boże. Już pani. Jest box! O kurde, dobra. O, jest taki ten! Widzicie, jak w kształcie tych domków. Hotel Mafia 3, ale się jaram, Boże. O lol. Ale zarąbisty, dobra, tu się otwiera, ale się boję. Jestem w cholerę ciekaw, dobra. O kurde, dobra. Co my tu mamy? Pierwsza rzecz. To z tego co wiem, powinna być piłka plażowa w hotelu Mafii 3. Tutaj jest po prostu trzy kolory, a tutaj mamy Hotel Mafia 3 logo i właśnie to co mam na bluzie. Fajnie, nieduża piłka, ale no zawsze coś. Fajna piłka, dobra. Potem mamy... Czy to są karty? Co? Dostałem chyba karty, widzowie. A jestem ciekaw. To są karty! Co? Jest Kasperczyk. Jest chyba Mata. Co jest? Patrzcie, po prostu Kajtek. Co? Jest mój ulubiony. Mamy Fukaja. Co jest? Ale dowalone karty. Dobra, chowam na razie. O, Janusza Walczuka tu jeszcze widzę. Nie będę wam pokazywał wszystkich, bo to zajmie wieczność. A wieczności dzisiaj to czasowo nie mam. Tu kilka kart nie chcę wyjść. To Solar? Tak, Solar. Jako Joker. Boże. Ej, genialne. Dzisiaj zagram na pewno takie karty. Hotel mafijowe. Naprawdę zarąbiste i to pudełko. Top. Dobra. Mamy wlepki, słuchajcie. Mamy wlepy, lecimy po kolei od niebieskich, mamy logo SBM, mamy znak SBM, który był też u Fukaja, tylko w wersji czarnej, tu mamy ciemno-niebieskiej, bo tam też mam od Fukaja, mamy logo Hotel Mafii 3, piękny napis Skunhead. Niebieskie logo Hotel Mafii 3. Mamy właśnie tutaj ten cały napis. Dalej, co my tu mamy? Hotel Mafia 3, witamy w Międzyzdrojach. To jest ten, jak to się nazywa? Pocztówka. Taka o, pocztówka z Hotel Mafii 3. Jest miejsce na znaczek, jest miejsce na wszystko.
Wow. Dobra, widzę tutaj kilka zdjęć. Mamy tutaj, może ja sobie zapalę. Wiem, tu jest światło, ale naprawdę u mnie tego nie widać aż tak dobrze. Co mamy tu mamy? To jest chyba z teledysku Jeep Wrangler. Nie jestem pewny. Pocztówka. Kasperczuki, Michał Anioł, Szaran, Posłuchajcek. Trzecia w nosy między zdrojach. Pięknie. Tutaj mamy pomnik, jest Fuka, jest Lanek, Brian. Pomnik. Daj mamy, mówi się trudno. Z Lankiem. Potem mamy Skunheadów z Kmini Zimmerem. No nie będzie widać, bo prześwietlone, ale no są Skunheadi. Potem jest Wioska ukryta we mgle z pięknym Fukajem. Potem mamy Zimne morze. Nie marzę, morze. Mamy Czerwone słońce. Mamy top zdjęcie. To jest top zdjęcie, ja nie oddam. Patrzcie to. Fukaj z maszyną. Nie, co? Aż musiałem na story wstawić. Ale nie, no to zdjęcie naprawdę wygryw. Wygryw. Serio, wow. Dobra. Mamy Brelok. Hotel Mafia 3. I to jest ich autobusem. Co jest? O lol. Ale zarąbiste, otwieram to. No bez gumowy. I zarąbiście to wygląda. Takie czerwone logo Hotelu 3. Serio, mega fajny Brelok. Polecam. Zarąbisty, dobra. Co my tutaj mamy? Tu jest mixtape, ale to jeszcze nie. Gdzie mamy książkę, taką o, ze zdjęciami przypuszczam. Zine SBM. Co? Ej, nie rozumiem. Nie rozumiem, jestem za głupi. Dobra, tu mamy kto fotografował. Aj, tu są zdjęcia, dobra. Jest Fukaj, witamy w międzyzdrojach. Mata. O lol. Aj, zarąbiste. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Jest łysy nypel. Mafia jest na zawsze. Alkohol. Dowalone. Kasperczuki, koncert, łajcior, śniadanie. Śniadanie w międzyzdrojach. Jest Bad Bunny, Jeep Wrangler, pieniądze i sława, BTO. Wow, serio, wow. Zamki z piasku, zimne morze. Pieniądze i sława. Serio, zarąbiste, ile tu jest zdjęć. Jest Mario, jest pomnik. Dobra, może wszystkich wam nie będę pokazywał, żebym też miał coś tak dla siebie, nieupublikowany. Ale serio, top. Potem sobie pooglądam tak mega lepiej. Jest zakaz trzynetra, plus tutaj Sober. Jest picie, oczywiście. Tu mamy pole golfowe, matę, Grillmana. I mamy jeszcze Lanka, Grubela, Solara. Po prostu kajtka i studio całe podpisane. Wow, to naprawdę mega dużo wspomnień. Dobra, przejdźmy chyba do najlepszych rzeczy, czyli mamy tutaj EP albo drugą CD, wersję Deluxe. Jest tu tyle utworów, co jest na Spotify, 12, co mnie martwi niestety. Bardzo fajny wygląd tego. Patrzmy, jak wygląda płyta. O! Ej, płyta wygląda fajnie. To wygląda zarąbiście, dobra. To, naprawdę, to wow. Wow, dobra. I mamy płytę. Ale się jaram. Dobra. Jest 25 piosenek. Kurde. Ale dobra. Mamy to. Czym ja to mam otworzyć? Łyżeczko pomóż mi. Tak to jest, gdy się pakuje, że ja kurde.
zapomina, że schowałeś pewną rzecz. A przyjeżdżasz po ekspoteru na chwilę. Musisz go odpakować. Jak ja to mam zrobić? Teraz mi leci zimne morze w głowie. Jak mam to odpakować? A, miałem wspomnieć. Nagrałem do was reakcję wszystkich piosenek tych 12 Deluxe wczoraj w nocy na Spotify'u, ale YouTube postanowił, że mi je zdejmie, dlatego nie będziecie mieli mojej reakcji najprawdopodobniej na piosenki, ale uwierzcie, że było nagrane. Jak mam to odpakować? Co? Co? Halo? I need help! W końcu poszło, dobra. Dobra, mamy piękną okładkę Hotelu Trójki, ale to ma fajny wygląd, dobra. Są wszystkie piosenki, które znamy, zobaczmy do środka. Mamy hotel. Tutaj mamy to. Mafia i będzie tak w dwójce. Tu odpakujemy, będzie logo. Tu będzie książka i mamy płytę Hotelu Mafii. Wow. Co tu mamy za zdjęcia? Zobaczmy. Okay, jest łajcior, jest nyper, mata, na koniec świata. Kmini Zimmer, dobra, to wam pokażę. Kmini Zimmer, widzicie tu Kminiego Zimmera? To dobrze. Dobra, jest od nagrywania klipów, jest mata na scenie, biała w busie. Co też mogę wam pokazać, jest właśnie ten piękny bus, Hotel Mafia. Po tym mamy pomnik i mamy jeszcze skunheadów, pod nimi już nic. Naprawdę wow. Ja, to się tak chowało, tak? Tak i tak. No, płyta, naprawdę, robi robotę. Unboxing był, jest zrobiony. Naprawdę. Wow. Hotel Mafia 3. Wow. To co tu dostałem? Wow.